Gospel Box. Witam serdecznie Łukasz Sośniak, po drugiej stronie Grzegorz Józiak. Jesteśmy po koncercie Chrześcijańskie Granie, po festiwalu Chrześcijańskie Granie w Warszawie. Gwiazdą tego festiwalu był zespół Porozumienie razem z młodszymi zespołami, które wystąpiły właśnie podczas tego bardzo ciekawego wydarzenia. Dziś zespół Porozumienie w osobie Szymona i Łukasza w naszym studiu. Witajcie serdecznie. Witam serdecznie. Co, 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 dlaczego tak błagaliście mnie, żeby was nie pytać, skąd się wzięła nazwa porozumienia, co? się <grym> dość takich pytań. Pewnie. Nie, każdy pyta, Łukasz lubi, lubi o czym <grym powiadać, <grym> także może Łukasz powiedz. Nie, bo każdy pyta tak, skąd się wzięły wasze teksty, Dobra. albo skąd się wzięła wasza nazwa. To ale znaczy, nie macie no, dość to już dość? Bo... Mamy dość, mamy w, ty, no. w tym roku zespół ma 10 lat, kończy 10 lat i, i no powiem szczerze, że może nie mieliśmy tych wywiadów multum, ale troszeczkę ich było i no po tych 10 latach jest to już męczące. Powiem tak, no... Po to nagrywamy płyty i robimy tą muzykę i piszemy tak, przede wszystkim piszemy te teksty, żeby też, też jeżeli się spotykamy z, z ludźmi na antenie, to żeby też o tej muzyce przede wszystkim mówić, ewentualnie, żeby się z niej tłumaczyć, nie? mm -hmm. I myślę, że, że to jest o wiele ciekawszy ciekawsza rzecz niż, niż tłumaczenie nazwy kapeli, o której no, każdy sobie może przeczytać to, na Facebooku. To nie macie tak jak Kazik na przykład, że on nie chce udzielać wywiadu, bo twierdzi, że wszystko to, co chce powiedzieć, to jest w tekstach jego napisane i nie ma sensu już o tym więcej gadać co, no żegnamy się cześć. Bardzo Kazik ma widocznie też wielką wiarę w to, że, że każdy odbiorca rozumuje tak samo jak ona. Ja się cieszę, że każdy człowiek tak naprawdę jest inny ma jakiś też swój sposób rozumowania, sposób postrzegania. Muzyki, czy też, yy, czy też estetyki, czy też sposób interpretacji tekstów, i zawsze mhm. warto o tym pogadać. I tak jak mówię, ja nie mam nigdy problemu z tym, żeby się wytłumaczyć z tego, co tam napisałem, czy też opowiedzieć o tym. Jest taki muzyk, który też gra bardzo ciężką muzykę, nie powiem kto, bo, bo nie chcę. Yy, ale on mi kiedyś powiedział coś takiego, że jak on się drze na scenie, to i tak nikt tego nie rozumie, więc lubi udzielać wywiadu, żeby wytłumaczyć, o co chodzi w tych swoich tekstach. No coś w tym jest na pewno. <laughs> nie, no myślę, że to jest w tym przypadku porozumienia, te teksty są zrozumiałe. Y, które, które się pojawiają w waszych utworach i które da się słyszeć ze sceny, to, to już myślę, że to doświadczenie koncertowe, które przez te lata się pojawiło, jest, jest, y, mówi, że tak, że tak się da zrobić, że można się drzeć i może, może to być zrozumiałe. Nowa płyta wasza, dobrze, to pogadajmy o tym, bo rzeczywiście na, na swojej stronie internetowej, oprócz tego, że napisaliście, że zespół wywodzi się ze szlaku pielgrzymkowego. Jak najbardziej. To jest to... prawda, której nigdy za sobą nie zostawimy. Też. Nie, No jasne, zwłaszcza, że jesteśmy teraz tutaj w studiu na Nawet Jasnej Górze. Przyjechaliśmy do Ciebie szlakiem pielgrzymkowym. Dokładnie, Dokładnie tym, którym idziemy, do, chodziliśmy do Częstochowy ze wschodu od nas nie. No tak. To napisaliście jeszcze coś takiego? Napisaliście coś takiego na stronie internetowej, że chcecie gadać tylko o rzeczach ważnych? No jak najbardziej. No, wiesz też przez te wszystkie lata zmieniło się nasze życie i zmieniły się też nasze piosenki, nasze teksty. Mhm. Ja, kiedy zaczynałem pisać tą płytę, to, to też już miałem doświadczenie małżeństwa też, i też nie tylko tego wszystkiego, co jest niesamowite i piękne w małżeństwie, ale też pewnych trudów. Dla, dlatego też byłem, miałem pewność, że te teksty się będą zmieniać. Miałem, jeszcze nie byłem wtedy, nie wiedziałem w jakim to wszystko kierunku pójdzie. Nie do końca wiedziałem, że, 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 że okaże się, że będę weryfikował swoje chrześcijaństwo poprzez to, jak codziennie funkcjonuje w rodzinie. Y, natomiast y, tak naprawdę miesiąc po miesiącu, kiedy powstawały nowe piosenki, ja zacząłem y, też czuć się troszeczkę już mało. Komfortowo, mało wygodnie, y, w takim garniturze chrześcijaństwa, jaki zauważyłem, że sobie narzuciłem w zespole, mm -hmm. że przez te poprzednie lata my, my pracowaliśmy, można powiedzieć, na, to, na, na pewną wizję zespołu, na pewien taki kształt y, zespołu, który miał w muzyce rockowej y, nieść treści worship, y, treści, które, które bardzo często, najczęściej na koncertach były... Odbierane euforycznie bardzo przez, przez ludzi. Były, mieliśmy takie odzewy po koncertach bardzo często, że świetnie się przy was modli, świetnie się z wami modli i to nie jest to, to chyba nie, nie był ten kierunek, który my sobie na początku zakładaliśmy, bo na, nam zawsze w zespole zależało na tym, żeby eksponować osobistą relację z Bogiem, i na tej płycie to na pewno się nie zmienia. Tyle, tyle, że poprzez, poprzez też pewną taką wizję, którą, czy też, też pewną taką ścieżkę, którą sobie narzuciliśmy, żeby nią kroczyć przez wszystkie lata, też zobaczyliśmy, że ona, ona nie jest tylko jedna i, i, i nie da się nią iść i nie dojdziemy nią do końca. Nie? Że, że, że nasze życie się zmienia, na, na, nasza rzeczywistość się zmienia, jesteśmy starsi, w naszych rodzinach pojawiają się dzieciaki, w związku z nimi pojawia się oczywiście radość bycia ojcem, ale, te, ale, ale też pojawiają się trudy, nerwy, wychodzą różne nasze słabości, tak naprawdę. To, 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 że bardzo często bardzo blado wypadamy w tym wszystkim, co dotąd śpiewaliśmy. I zobaczyliśmy, że. Że tak naprawdę w ogromnym procencie z tych poprzednich lat, z tych poprzednich koncertów została w nas tylko euforia. Mhm. Że to już nie jest ta relacja z Bogiem, na której nam kiedyś zależało. Czy on to to powiedzieć, co przejrzeliście się trochę w tych tekstach z poprzednich płyt, i tak niefajnie, niefajnie to, było, to był wizerunek, tak, tak, tak to wyglądało? To znaczy, nie wiesz, to jest też tak, że yy, 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 tak jak od początku myśmy zakładali, jak z Łukaszem rozmawialiśmy tutaj w zespole i z Grzeszkiem, mhm. który też jakiś tam udział w, yy, w tworzeniu, prawda, ma. Nie tak. ale ma. Też jest wokalistą, prawda? E, tak jak Łukasz. E, no, najważniejsza była autentyczność. Więc jeżeli Łukasz by tu, wiesz, pisał ci o tym, co było, a nie jest, to by ludzie zaraz to zweryfikowali. A weryfikować mają te teksty, które są teraz autentyczne, nie? Czyli to, o czym opowiadamy. W wynika to też z tego, że tutaj można o tym śmiało powiedzieć, że my jesteśmy we wspólnotach neokatechumenalnych. No i ta Cecha i taka jakaś taka, takie podejście do życia, nie? To też jest yy, pewien, pewien styl taki, mhm. nie wiem jak to określić, pewien no to styl tak, taki. Tak, i to przekłada się na teksty. I, i inaczej pis, pisząc o tym, o to, co w sercu siedzi, no jakby mnie znał Łukasza, to bym raczej znaczy nie chciał tego słuchać, to no mówię, żebyś ciemniał, nie? Więc ja, ja się identyfikuję, chłopaki też. Yy, tak mi się wydaje, w kapeli całej, bo autorem tekstów jest Łukasz głównie. a mhm. przede wszystkim, tak. Przede wszystkim słuchasz. Więc okej, okay, naprawdę, naprawdę okej. Okay. Do, do mnie to przemawia, myślę, że do ludzi też, bo feedback tak zwany już jest. I, I tak jak została do nas przypięta taka łatka, nie wiem, czy to słyszałeś, że zostaliśmy nazwani pierwszą taką kapelą niosącą nurt, nurt Praise Rockowy, taki w Polsce, mhm. że takiej kapeli jak nasza to, to nie było. Ta łatka została taka, może tak brzydko to, to się nazywa, że przypięta, ale, ale tak zostaliśmy określeni. nie? I rzeczywiście, y, nie, nie zmieniło się to. Mimo tego, że ta płyta jest inna, to nie jest taka jak Salwa, ta poprzednia płyta z 2010 roku, y, to modlimy się na koncertach, nie? Jak najbardziej, zawsze. Si nic się nie zmieniło. Nic. Nie, tak, tak, słuchajcie, ja tylko... pamiętam dawno, dawno temu był taki koncert tutaj w Częstochowie przy... Yy, okazji otwarcia ośrodka salezjańskiego Sowa. I tam wtedy to było coś niesamowitego i wydarzenie w ogóle z grubej rury, bo był zaproszony zespół tm 23 czyli Tymoteusz. Jakby ktoś nie wiedział jeszcze <grym grym grym> z naszych <grym> słuchaczy, że to jest to samo. Yy, I to było takie spotkanie też no, dla dzieciaków, spotkanie modlitewne, i wielu ludzi no, wtedy się do przekonało, że można się modlić takimi tekstami. To były jeszcze te czasy, kiedy Tymoteusz ostrzej grał tam na gitarze, sobie poczynał. To znaczy, Słowo Boże jest niezmienne, nie zmieniło się nigdy nie? i ono no tak. też pozostanie niezmienne. Forma jego podania może być, może być w, na, na tysiąc różnych sposobów, ale kiedy Słowo Boże jest niezmienne, to ono po, niezmienne pozostanie. I, I jeżeli to Słowo Boże... Jest też, jest też wykorzystane w muzyce rockowej, to ta muzyka rockowa jest tylko jakby talerzem dla niego, nie? Dla, 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 dla tego posiłku, który, którego człowiek no tak, potrzebuje, więc to, zawsze to relację... Dla wielu talerzem bardzo atrakcyjne tak, właśnie no o to tak, chodzi. Tak, Jakbyś, jak wiesz, pisał w innym stylu, to by tak nie się działo. Jak najbardziej jest tak, tak. że te, no. Ten styl po prostu nam leży, wszystkim. Siedzi nam w łapach umiemy go mniej więcej jakoś tam grać, gorzej lub lepiej. Ale my takiej muzyki słuchamy od male, maleńkości, jak to można tak powiedzieć. i, i no. No wiesz, no, nasiląc się na hip-hop, czy na, nie wiem, bo to też tutaj przygoda z hip-hopem Łukasz pewnie miał jakuś. <gryz> ale siląc się na inny styl muzyczny. No mieliście przygody te z teksty. hip hopem jak najbardziej całkiem niedawno. Nie ale to, ja, to była przygoda z hip to była przygoda z hip-hopem. <gryz> hip y to była dla nas rzeczywiście, dla mnie przynajmniej kompozycyjna przygoda. Mówię o FPS-a dlatego, że. w no to dla mnie mówisz. Mówię. O aha, no, projekcie Co Zapomniałeś. Nie, po prostu my robimy <laughs> dużo rzeczy, wiesz, i teraz... Ale no tak, tak, ale to była przygoda. No i, to, to, to znaczy... Przygoda. Niesamowita przygoda i bardzo fajna rzecz, y, ale też... Y... Tutaj jakby skoro mówimy o tym, że, że śpiewamy przede wszystkim autentycznie szczerze na tej płycie, bo tak jest, to też, to też warto to pociągnąć i być konsekwentnym. Pisząc płytę Bosko miałem już połowę gotowej weryfikacji wiedziałem, że mhm. nawet jeśli płyta Bosko miałaby wyjść tydzień przed weryfikacją, to i tak weryfikacja się ukaże, bo... Jakby to była, to była dla mnie bardzo fajna, niesamowita rzecz, yy, ale, ale jednak epizod w działalności zespołu. Nie, 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 była, nie była to rzecz autonomiczna. Yy, I poza tym, abstrahując od tego, że postać świętego Jana Bosko strasznie mnie kopnęła w tyłek, tak bardzo poważnie życiowo. I, i, i naprawdę dzięki, dzięki księdzu Kawie też poznałem, yy, poznałem postać tego świętego. Mhm. Zobaczyłem w, w poszczególnych salezjanach. Autentycznie to, że próbują go naśladować lepiej lub gorzej. To dla, to, dawno się nie spotkałem też z, z tym. Nie? Yy, duchowni diecezjalni yy, rzadziej mówią o swoim patronie, którego mm -hmm. sobie obierają. Salezjanie sobie obierają tego i, i naprawdę często to próbują pokazywać yy, swoim życiem, że go naśladują. Dla, dla mnie bardzo, yy, bardzo mnie to yy, dotykało. Też postawa sama jego bardzo mnie kopała. Autentycznie. Natomiast jednak y, wiedziałem od początku, że będę pisał o nim, o jego, o jego działalności całej, o jego misji ewangelizacyjnej i y, 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 y wszelkim tym dobru, które się wydarza do dzisiaj y, po, po tego świętego. Mimo to jednak to było o nim i dla niego jakby, i dla salezjanów, nie? Nie, 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 nie? dawałem rady wprowadzi wprowadzić całej tej nauki w swoje życie, tak jak tutaj na tej płycie próbujemy się konfrontować tym mm -hmm. Słowem Bożym, to, taka... bo to jest płyta autorska, a ta tak, płyta tak. to była wcześniej płyta na zlecenie po prostu yy, salezjan, salezjan. Sa salezjanów. Ale zróbmy przerwę, ha. bo 11 minut już gadamy, a warto było posłuchać tego, co przygotowaliście na tej płycie. Ja proponuję, żeby Łotra zagrać. Z przyjemnością. To jest moja ulubiona piosenka. Generalnie na każdy utwór odpowiem z przyjemnością. Łukasz i Szymon, porozumienie dziś w gospel tak właśnie brzmią Łotry. E, Czujecie się łotrami? Bo ty mówisz Łukasz, o tym, że, y, że no jakby też to poczucie, tak, pewnych słabości, błędów, to spowodowało taki kształt tych tekstów, a nie inny. To, a tak mówiąc wprost, czujesz, że użyłeś kiedyś tych gwoździ, tego młotka, który jest na okładce? Codziennie wiele razy, tak naprawdę. My też słuchając katechez neokatechumenalnych, mamy jedną z takich katechez, która, y, w której masz pytanie, kim jest dla ciebie Bóg, a inną też katechezę taką, która mówi Mówi bezpośrednio o tym, jak codziennie w życiu funkcjonujesz, jakiego dokonujesz wyboru. Postaw się, postaw się na dziedzińcu u Piłata i postawią ci Jezusa i postawią ci Barabasza i, i, i połóż tutaj przed tym swoje czyny. I jakby nie, przygarnij, zrób kubkę koło Barabasza i zrób kubkę koło mhm. Jezusa swoich czynów, swoich postępowań, decyzji tak, życiowych. My ja często traktujemy to jako jest, jakąś to. rzeczywistość historyczną, natomiast ten Barabasz i pan Jezus, oni stoją codziennie przed nami tak, w Tak, to, to funkcjonuje codziennie i często i tak jakby spojrzeć historycznie, patriotycznie nawet na, na postać Barabasza, to nie można go oceniać tylko jako mordercę, bo to był patriota też. Mhm. To był człowiek, który walczył w imię swojego narodu, chciał wyzwolenia, tylko wybrał kiepski, kiepski oręż, nie? Chociaż każdy myślał, że wybrał, te, no właściwie tak jak trzeba, no jaki miał wybrać? Oręż, nie? Okazało się, że orężem jest śmierć za innego człowieka i oddanie się do końca i ukrzyżowanie się za niego. I, i my, my sobie tutaj na tej płycie, ja wielokrotnie pisząc teksty, zadawałem sobie pytanie, czy ja, czy ja się chociaż dzisiaj, albo chociaż w ostatnim, ostatnim tygodniu, chociaż raz umarłem za moją żonę i, i, i czasami wypadało to bardzo kiepsko, naprawdę. I, i w, tym, w, tej, w tej piosence... Jest niesamowita dla mnie modlitwa w refrenie, bo to jest. To jest, to jest to, jeżeli starałem się, też jeżeli gdzieś wprowadzałem fragmenty Słowa Bożego bądź parafrazowałem je, to starałem się rzeczywiście tak modlić, jak się modlę czasami, kiedy trzeba się, nie wiem, czasami wiesz, trzaskam drzwiami w chacie, jadę do studia i ja tam nie realizuję muzyki, tylko siadam i, sobie, i, i, i czy, czasem płaczę w kolano, co, 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 co ja wyprawiam, nie? I, I ta modlitwa wtedy jest bardzo mocna, że, że wiem, że wspominasz na mnie, kiedy, odkąd wszedłeś do swojego królestwa. Nie? To jest ta parafraza tego dobrego łotra. Też ta, taka płyta jest. No, tak się czuje, no, mocno się identyfikuje ogólnie z tą płytą, bardzo mocno. Mhm. Ona jest takim trochę lustrem też dla mnie. No to mówiliśmy na początku że, 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 że jakby tak to wygląda. Natomiast wiecie, mówicie o tych słabościach, o tych takich, bo ta płyta jest bardzo bliska takiemu codziennemu życiu. Jak się słucha, wchodzi się w te teksty, ale ona, ona też pyta o fundamenty. To jest taka płyta, której mógłbym powiedzieć, że y, może nie tyle stylistycznie czy, czy jakoś muzycznie, ale, ale jakiś nowy początek dla zespołu, porozumienie, bo ona jakby jest taką, takim manifestem. No nie wiem, Za dużych słów chyba używam, jeżeli chodzi o, o ten zespół, bo pyta możecie z Bogiem, tak? pojawiają się takie, takie słowa w weryfikacji y, o te najważniejsze y, rzeczy, które są w, w człowieku Łodr, właśnie jedno, tylko wiedzieć, chce, jak nie przestawać kochać. To, to są te najważniejsze rzeczy, jakby zespół, nie wiem, zaczynał od, od takiego manifestu znowu, tak? Czy nie? To znaczy, to jest taki moment w zespole, porozumienie, no. w którym e, no musimy, pe, tak jak właśnie mówił, zweryfikować pewne postawy, pewne podejście, e, ale wiesz, to jest też moment taki, w którym e, my patrzymy wstecz. To jest jakieś podsumowanie. To nie jest tak, że to jest jakiś nowy początek, bo no my 10 tego, my, lat to jest dobry. Moment wiesz, my, te, do my tego nie wiemy. Nie? Czy to będzie nowy początek, czy no to będzie tak. nowy koniec. Nie wiadomo, coś się może kończy, coś się zaczyna. Jak to... Pierwszy koniec, potem drugi. Nie wiadomo, wiesz, nie wiadomo. Zawsze możemy wrócić w legendarnym składzie zamiast. No <laughs> my tego po prostu nie wiemy. Ta płyta jest, była konieczna, ta, ta nazwa te, też jest bez przypadku. Te teksty są bez przypadku, każdy napisał takie. To jest wszystko. Wszystko widzisz, jakoś tak, tak się łożyło, że na to. Dziesięciolecie, takie, może to nie jest, nie jest chyba podsumowanie tych 10 nie, lat. Ale... W ogóle nie było jakby planów podsumowywać w jakiś szczególny sposób. Zwłaszcza, bo... że mówię, że część materiału była gotowa też wcześniej. Tak, już. na pewno byśmy się starali zrobić jakąś większą pompę. Natomiast ja się strasznie z tej płyty cieszę, bo fajnie, że, fajnie, że się złożyło, że jest też 10 lat, nie. Ale najbardziej się cieszę, że, że na tej płycie jest wszystko spójne, włącznie z, z grafiką też tej płyty. Nie? Mm. Ja nie ukrywam, żeby, że ja zamawiałem zdjęcia na tą płytę. Poprosiłem naszego takiego bardzo serdecznego kolegę, artystę fotografika, żeby, żeby spróbował ująć to, co ja chciałem. Wysłałem mu trochę tekstów, yy, opowiedziałem mu o tym, o, ty, o tym, jak ja to wszystko widzę. Yy, on zrobił bardzo proste zdjęcia, ale, ale, ale niesamowicie wymowne. I... i też, też, też są takie feedbacki od ludzi, że, 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 że jest niesamowita spójność nawet grafiki z tą płytą. Mnie to bardzo cieszy, bo, bo oznacza to, że, że ktoś, kto już ma tą płytę w ręku i, i ją odbiera od nas, mhm. że, że, że. Zrozumiał przekaz. Tak, tak, że, że łapie to wszystko, o co tu chodzi. A to, a to mnie bardzo cieszy, że bo ja się nigdy nie lubiłem bawić w jakąś szczególną poezję. I, i, i w to, że, że, że słuchacz, że, że zostawiam słuchaczowi jakieś niewysamowicie jak wielkie pole do tego, żebym sobie Konkretyzował to, tak, te teksty, tak, tak, dodawał tak. coś od siebie. Tak? To chyba nie, nigdy nie, nie, nie było założeniem porozumienia i, i mam nadzieję, że tak będzie dalej, że, że nie będziemy się w te, w te tematy w kotka i myszkę bawić ze słuchaczem, bo to chyba relacji nie buduje się na pewno między ludźmi na zabawie w kotka i myszkę i, i nigdy nie zamierzamy tego robić też, nie? Dlatego ja się cieszę, że, że też ludzie odbierają to podobnie, yy, tak jak ja yy, to odbieram widząc już dzisiaj. Mhm tą całą tą, tą wizję, nie? Yy, I okładka, i muzyka, i, i teksty. To jest, to, to dla mnie jest duża radość, powiem szczerze. Dobrze, gramy. Teraz ty wybierasz. Ja wybieram yy, utwór Zjednoczenie. Zespół Porozumienie dziś yy, Zjednoczeni Zjednoczenie. To jest utwór numer 11 z ich najnowszej płyty, Płyty, o której dzisiaj rozmawiamy. Weryfikacja Łukasz i Szymon w naszym studiu. Państwo też możecie prosić o te piosenki, które się pojawią w, w gospelboxie. Kontakt gospelbox.pl do czego bardzo serdecznie zachęcam. No i oczywiście, jeżeli ktoś był na festiwalu Chrześcijańskie Granie, to też może swoje wrażenia, też z koncertu, porozumienia do nas przesłać. Weryfikacja do Dotyczy też y, między sobą waszych relacji. O tak, oczywiście. Ja może się wyrwę, bo to <grym> jest to, bo to, ta płyta jest przełomowa, bo myśmy tutaj na tej płycie zaangażowali się wszyscy. Wcześniej było tak, że Łukasz był skazany na to troszeczkę przez no, taką sytuację, że pochodzimy z małych miejscowości, gdzie... No to w skrócie powiem. Nie było dużo muzyków, więc to musiał opowiadać, opowiadać. Trzeba było wybierać, zmieniać składy. I skład w Porozumieniu się, zmieniał się wielokrotnie. Teraz od dawna, niedawno też mieliśmy małą Roszatkę. Ale to jest pierwsza płyta, w której każdy, tak mówiąc, napisał oczywiście tekst i muzykę, ale każdy coś dołożył od siebie i każdy ją czuje. Myślę, że bardzo ją czuje i od, od basisty po perkusistę nawet. Także jest to pewna weryfikacja, nawet współpracy, nie? Bo byliśmy skazani też na, na pracę, bo byli, jesteśmy z różnych miast, jesteśmy skazani na pracę przez internet czasami. gramy mało prób. Ta weryfikacja muzyczna odbywała się drogą elektroniczną. Mhm. Y, jakieś kondensowanie pomysłów, prawda? Y, co gdzie, jak zagrać. Y, powstawanie tej płyty też tak wyglądało mniej więcej, więc y, jest to duża weryfikacja, jeśli chodzi o współpracę, na plus oczywiście dla nas. Nam się dużo lepiej pracuje, y, dużo lepiej nam się nagrywa i dużo lepiej nam się tego słucha teraz. Bo każdy coś, prawda, jakiś kawał serca tu zostawił. No ale też ta płyta. Ta płyta powstawała też w takich okolicznościach, gdzie też więzi się między nami zacieśniały, takie poprzez, w relacjach i, i relacjach i rodzinnych, i duchowych, mhm. dlatego że teraz troszeczkę, nam, troszeczkę się tak przemieszaliśmy, a jednocześnie zacieśniliśmy z chłopakami w zespole, ponieważ i wokalista, i Szymon tutaj są ojcami chrzestnymi poszczególnych moich córek, i jakby to. Jakby to wszystko, to wszystko tak w, też w, też w tym czasie powstała płyta, kiedy, kiedy, kiedy relacje pomiędzy nami dojrzewały, bo to zawsze dla kogoś, dla kogoś, jak usłyszy, że ma zostać ojcem chrzestnym dziecka, to od razu przed oczami staje laptop, rower, motocykl nie? I, i ten Rolls-Royce. A tutaj wiedzieliśmy, że, to, że, że wchodzimy w bardzo poważne rzeczy, że, że ktoś będzie brał odpowiedzialność za, in, za innych ludzi i nie. I, I tak naprawdę ja mam też takie odczucie, że, że, że ta płyta powstawała w tych takich okolicznościach, yy, też gdzie, 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 gdzie duchowo się między sobą bardzo zaczęliśmy też przeplatać, yy, mhm. yy, wiązać mocniej. I to jest, to jest, to jest świetne, bo ona, yy, ta płyta, pojawiła się w momencie, kiedy my się naprawdę coraz y, mocniej czujemy rodziną i to nie taką rodziną poprzez jakieś tam więzi muzyczne, chemię w zespole. Ja rzadko kiedy mnie takie rzeczy tak naprawdę dotyczyły, mm -hmm. jak chemia w zespole, poprzez chociażby to, że nigdy nie grałem z ludźmi z Parczewa, nie? Z mojego miasta rodzinnego. Y, natomiast y, natomiast y, tutaj, tutaj te więzi są takie naprawdę autentyczne. Gdzieś, gdzieś, gdzieś stajemy się rodziną y, też nie z nas samych, tylko, tylko, tylko z mocy też kościoła i to jest, to jest dla mnie wielkie. I fajnie, że ta płyta też mówię. To jest, to jest dla mnie, ja ją odbieram jako wielki prezent, mhm. że, 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 ona się, że ten czas jest taki, jaki tutaj jest i że ta płyta w tym czasie się pojawia z tymi właśnie treściami, które są bardzo często albo, właśnie tak jak powiedziałeś wcześniej, pytaniami o naszą rzeczywistość lub odpowiedziami na naszą rzeczywistość. Mhm. Nie? I dobrze, że, te, że jest ta spójność. Ja, ja nigdy nie odczuwałem wcześniej. Robiąc muzykę dla Porozumienia w poprzednich 10 latach, takiej jedności muzyki, tekstów, ludzi, wydarzeń. No, nie wiem dlaczego się to bierze. Doświadczam tutaj wiesz co, takiego prawdziwego chrześcijaństwa, czyli mhm. tego, że, 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 że rzeczy dzieją się nie moją mocą zupełnie. Nie mam to, na nie do końca wpływu, a one się dzieją i są wielkie dla mnie. Ja mam takie wrażenie, jak rozmawiam z artystami, że każdy projekt musi mieć swój czas, po prostu, że to dojrzało i tyle. Teraz w zespole porozumienie. Taki akurat projekt, bo czasem coś y, próbujemy jakby wydusić z siebie, wydaje nam się, że jest okej, okay, a nic z tego nie wychodzi, a czasem tak po prostu łatwo przy, przychodzi napisanie tekstów, zrobienie muzyki, zebranie się jakoś w sobie. Dogadanie się między sobą? Tak, to... ale też wiesz, od, odzew pozytywny z tej płyty na razie, ja zbieram pozytywny odzew, mam kontakt z tymi ludźmi hmm? z mediów zazwyczaj, i, i odzew jest pozytywny, więc y, przy Salwie tak nie było. Y, tutaj jest odzew sam na razie pozytywny. To jest oznaka nie tego, że jesteśmy świetni, tylko że Pan mógł może jakoś błogosławi tutaj, nie? że w tej naszej małości, jakoś tam tej kruchości całej, nam błogosławi może jakoś. Może to jest właśnie taki, ta, taka łaska, nie? że. Że ten odzew jest właśnie, właśnie taki, a nie inny, nie? Jak się nagra dobrą płytę, to się ma dobry odzew, no. no dzięki serdeczne, no, tak. nic nie <laughs> powiem <laughs> no. Bardzo, tak. na pewno jako artyście z takiego bardzo ludzkiego punktu widzenia marzy mi się, żeby to, żeby to tak funkcjonowało. Yy, że, 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 że to jest dobra płyta, że ludzie ją bardzo dobrze odbierają. Zresztą chyba żaden artysta, nawet najbardziej natchniony, nie siada do robienia dzieła z myślą taką, że, że później ma to podeptać, prawda? Mhm. Chce się tym cieszyć. My dotąd się tą płytą cieszymy bardzo. Ja się cieszę tą płytą do tego stopnia, że mam już 53 nowe teksty. I nie wiem, czy coś co będzie dalej z tego w przyszłości. <grym> Jak bagda Fronczek mówi. Ale autentycznie słucham bardzo dużo tej, tej płyty. Bardzo dużo słucham weryfikacji i i, i naprawdę. Są, no, są nowe piosenki już i, i mam nadzieję, że to, to nie chodzi o to, czy ona jest początkiem czy, 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 czy kontynuacją, no, ja czy czym. Chodzi o, to, chodzi o to, że ona mi ona mnie cieszy i mi pomaga i. To jest dobre. Mhm. Dzieciaki y jej słuchają, żona jej słucha, żona to troszeczkę bo musi, ale, ale dzieciaki jej słuchają, śpiewają te teksty. No jest dobry no odcinek no. Wiesz co, że o tej rodzinie też, o tym, że trochę poczuliście się też jak rodzina teraz, ale ta rodzina jest szersza. To, o tym też świadczy to, co się zna, znalazło na płycie, czyli ten, ten fragmencik Pozdro i respekt. A tam się pojawia sporo zespołów, które no chociażby. To, 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 no mów. to, to dla rządu bardziej respekt niż pozdraw. <laughs> no tak, to przepraszam ci, przerwałem, ale tak mi się przyszło do głowy. A, a co chciałeś zapytać? No właśnie, że to jest jakby szersze, te, szersze, szersze to środowisko, tak? Że to nie jesteście sami w tym wszystkim, bo przecież sporo zespołów jakby też budowało na, na, na waszych już dokonaniach dzisiaj. To chociażby mówię o stronie B, która też była na festiwalu chrześcijańskie granie mm. i wiele zespołów jakby czerpie też z tego, co, co, co wy zrobiliście już w muzyce. Być może. Ja I ci staram ludzie, się, którzy tutaj są, tak samo. Ja staram się, powiem Powiedz szczerze, nie. jakby nie, nie, nie patrzeć w tą stronę, dlatego, że to jakby, nie, nie wiem, nie chciałbym źle zawsze, ale uwstecznie. nie jest to, nie, 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 nie wiem, do czego mi to potrzebne jest, nie? Natomiast te zespoły, które pojawiły się w Pozdro and, Res and Respect naszym... Są to zespoły, z którymi w jakikolwiek sposób y, też w przeszłości mhm. bądź w teraźniejszości jesteśmy związani bądź nam bardzo pomogły i, i jakby tutaj, y, tutaj y, nie, wymy nie wymyślaliśmy sobie, jakie zespoły mamy pozdrawiać. Znaleźli się tutaj ludzie... Ludzie, z którymi czujemy więź autentyczną i, i, i dlatego tutaj są, natomiast w pierwsze pozdrawiamy, no większość, większość nazwisk dotyczy ludzi, które, która, tak jak to Szymek wcześniej wspomniał, która się po prostu przewinęła przez kapelę jak również takich osób, które, które w poszczególnych tych dziesięciu latach w jakiś sposób szczególnie nam pomagały. Są to nazwiska, które wyciągały mnie z totalnych dołów finansowych, kiedy z mnie po Polsce, a, a oni wyciągali ostatnie pieniądze z kieszeni, robili koncerty, które ich proboszczowie lub zwierzchnicy pukali się w głowę, bo twierdzi, że nikomu to nie jest potrzebne. Oni ten koncert jednak robili. Czy też, czy też ludzie, którzy dorzucali nam kasę na nagrania. No, no, są to nazwiska naprawdę takie które, które tu, tutaj muszą być. Mhm. No właśnie, to, to trochę jest. z koncertami, bo chrześcijańskie granie to raz, ale co, co dalej? Jest jakiś już odzew? Tak, tak, tak. Już jest, już jest, już jest odzew, także zapraszam do no. zabukowywania terminów, bo już się te wakacyjne no, Znaczy, no nie, ale jak, wiesz, jak są zapytania w, w październiku, to jest dobrze, nie? Bo no. zazwyczaj w styczeń, luty to jest taki czas organizowania festiwali, kiedy te na 100% terminy się potwierdzają. Jest dobrze, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, także ja tylko apeluję, jeżeli ktoś nas słucha, żeby odpowiednio wcześniej dawał znać, bo później jest kłopot z terminami, Idziemy ale... I my będziemy się dłużej cieszyć, że coś się będzie działo. Proszę Łukasz Jaszczuk i Szymon Halimoniuk, zespół Porozumienie, ten zespół całkiem niedawno na Festiwalu Chrześcijańskie granie. Proszę pisać swoje wrażenia z tych koncertów. Jeżeli ktoś była, jeżeli nie, to niech żałuje. Kontakt mopa gospelbox.pl Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy Za to spotkanie. No i co? Dr weryfikujemy, drodzy Państwo, tę muzykę na koncertach. Bardzo serdecznie zapraszam. Proszę, Jak tak najczęściej. Jest. To teraz ty na koniec coś Ja mówisz. na koniec? Tak Super. Jest. Ale się ucieszył. Ja. Dziękuję, bardzo się cieszę. <laughs> Pysynka o tytule 12, numer 10.